wyszłam przed chwilą od pana prezydenta, z którym naprawdę niezwykle ciekawą i długą rozmowę odbyliśmy o tym, czego jeszcze brakuje, co jeszcze można zrobić. Po pierwsze, tu jesteśmy kompletnie zgodni z panem prezydentem i zakładam z mieszkańcami całej Opolszczyzny, no całe szczęście, że jesteśmy w Unii Europejskiej, prawda? I tu chyba panuje między nami wszystkimi kompletna zgoda. I to nie tylko dlatego, że jesteśmy w czasie niezwykle trudnym, kiedy mamy za naszą wschodnią granicą wojnę i nasze bezpieczeństwo w znacznym stopniu zależy od tego, jak uda się nam zwiększyć produkcję i broni, i amunicji. Myślimy teraz bardzo poważnie o programach ochrony ludności cywilnej. I na ten temat przypuszczam, że jeszcze osobno przyjadę i będziemy rozmawiać o tym, co w dziedzinie bezpieczeństwa proponujemy, jakie zmiany i ochrony ludności cywilnej. Ale czego nam na pewno brakuje, to lepszej informacji, jeśli chodzi o funkcjonowanie Unii Europejskiej. Te mity, które powstają i te bzdury, przepraszam za słowo, te bzdury, które się mówi o różnych decyzjach, które powstają w Brukseli, są stąd, że informacja nie jest dosyć dobra. I teraz ja od lat usiłowałam na tym pracować, ale najwyraźniej trzeba te prace zintensyfikować. To znaczy informacja, która wypływa z Brukseli, musi być dobrze przetwarzana na rynek krajowy przez odpowiednie osoby na szczeblu centralnym i dochodzić do samorządów tak, żeby samorząd mógł ją adaptować do potrzeb lokalnych. Czyli urząd pana prezydenta na przykład, który jest niezwykle dobrym komunikatorem, do potrzeb Opola. I absolutnie w to wierzę, że Unia Europejska nie będzie dobrze funkcjonować, jeżeli takiej współpracy między centralnymi urzędami europejskimi, które są w Brukseli, rządami krajowymi, a samorządami oraz organizacjami pozarządowymi nie będzie. I teraz rozmawialiśmy z panem prezydentem też o informacji zwrotnej. Jak ważne jest przy tworzeniu prawa, jak ważna jest aktywność tych, którzy są najbliżej obywateli, właśnie samorządów, organizacji, przedsiębiorców. Jeżeli tworzymy prawo, ja się staram regularnie robić konsultacje, teraz kandyduję z Opolszczyzny i z Dolnego Śląska, więc te konsultacje będę robić tutaj. Co w tym prawie trzeba uwzględnić? Co dobrze by było wyrzucić? Wtedy jako posłanka, która już od 15 lat to praktykuje, mogę wpłynąć na ostateczny kształt tego prawa, jeżeli dostaję wyraźne sygnały od samorządów, od związków głównie, przedsiębiorców na przykład, którzy są aktywni właśnie na poziomie samorządowym, wtedy można na to prawo wpływać. I to są tematy, gdzie musimy bliżej współpracować i to jest tak samo zobowiązanie dla mnie i cieszę się, że tu jest taka otwartość w Opolu do takiej współpracy. Z mojej strony oczywiście też mówiliśmy o nowych wyzwaniach. Wczoraj rozmawiałam z panią minister Pełczyńską-Nałęcz, która zapowiada konkursy na to, żeby łatwiej było na przykład dokonywać transformacji energetycznej. Na to są ogromne fundusze i one będą teraz rozdzielane po różnych regionach i miejscowościach w Polsce. Ja, jak państwo może wiedzą, intensywnie zajmuję się małymi i średnimi przedsiębiorstwami. To znaczy ostatnia regulacja, którą robiłam, to są zatory płatnicze. Akurat małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski prosiły, żeby to uregulować, bo często czekają na płatności przez tak długi czas, że nie mogą się potem wykaraskać ani z rozwojem, ani płaceniem pracowników, nie mają płynności finansowej. Mamy tutaj wielki temat, Park Stobraski. Najprawdopodobniej w najbliższych tygodniach, może miesiącach, ale jakoś w lecie jeszcze, przyjedzie tutaj również pan minister Dorożała rozmawiać o Parku Stobraskim, bo jak państwo wiedzą, my się nazywamy Polska 2050. 2050 znaczy neutralność klimatyczna. Neutralność klimatyczna to nie znaczy, że nie wolno niczego produkować, co powoduje emisje. Emisje mogą być, ale muszą się równoważyć z tym, co emisje pochłania. Park Stobraski, jego dobre zagospodarowanie, ochrona tam, gdzie trzeba, jest niezwykle ważny. I będziemy o tym, jadę tam po to, żeby się spotkać, a potem przyjedzie również pan minister, żeby tę rozmowę kontynuować i podejmować decyzje. Oczywiście nie opuszczamy też mniejszości niemieckiej. Temat różnorodności, mniejszości, zadbania o nie, to jest również temat niezwykle ważny akurat tutaj. Bardzo jestem dumna, że mogę być w takim
miejscu, w takim województwie, w takiej części Polski, która jest tak otwarta, różnorodna, z tak często dramatyczną, ale niezwykle ciekawą przeszłością i taką samą ciekawą i dynamiczną przyszłość jej wróży. I to, że planujemy właśnie i ochronę środowiska, i transformację energetyczną wspólnie, to są instrumenty do tego, żebyśmy się razem trzymali, wzmacniali, byli coraz bezpieczniejsi, coraz silniejsi. No jeżeli mówimy o produkcji rolniczej, to my żywności takiej, którą można wyprodukować w Unii Europejskiej czy w Polsce, nie sprowadzamy z Indii, więc tutaj stosują się nasze normy. Po drugie, niezwykle ważne jest to, i to jest coraz szerzej stosowane, że jeżeli u nas są restrykcje, jeśli chodzi o emisje, a mielibyśmy importować produkty, które powodują te emisje z innych krajów, to wtedy one będą bardzo ostro odsłonione, tak żeby również na nich wpływać, żeby te restrykcje stosowali, bo klimat mamy jeden, ziemia mamy jedną, powietrze mamy jedno. I również chodzi o konkurencyjność oczywiście, ale im mocniej jesteśmy sami zjednoczeni i mamy wspólne prawo, tym bardziej możemy wpływać na tych na zewnątrz Unii Europejskiej. I taki jest plan i ja się tego będę trzymać.